Dzień dobry. Wracam do tematu tworzenia piosenki. Przechodzimy do kwestii nagrania wokalu. W drodze do szczęścia, przez góry i doliny, śpiewajmy razem, niech radość nas prowadzi. Może na razie wystarczy. Nie mogłem się powstrzymać. Mamy bita, mamy podkład, do którego śpiewamy. Bita można bardzo prosto zestawić, na przykład z gotowych sampli, dodać do nich podkład bębnowy. Możemy dodać jakąś partię, wykorzystując sekwencyjne instrumenty, na przykład dołączony do klawiaturki AKM PK Mini instrument hybrid. Potrzebujemy jakiś tekst. Ja do celów tego filmiku skorzystałem z pomocy wirtualnego asystenta. No i taki mniej więcej otrzymałem efekt. No, tego tekstu tutaj jest więcej. Tak więc tak jakoś taką propozycję tutaj dostałem. No nie wiem, może nie będę tego komentował. I teraz jest kwestia, w jaki sposób można ten wokal tutaj nagrać lub dograć. Robimy to w programie MPC Beats na jednej z dwóch wolnych ścieżek audio i warto w tym celu podłączyć mikrofon. Ja korzystam ze starego, sprawdzonego mikrofonu Novox NC1 i to nagranie pochodzi z tego oto mikrofonu. Tutaj są dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest aspekt techniczny, w jaki sposób tego nagrania dokonywać i za chwileczkę do tego przejdę. I drugi aspekt to jest taki, jakich filtrów, jakich efektów tutaj w zastosowaniu do śladu warto użyć, żeby ten otrzymany efekt był możliwie jak najlepszy. I ja może zaprezentuję, w jaki sposób brzmi samo to gołe nagranie po wyłączeniu wszystkich efektów. Posłuchajmy mojego wspaniałego śpiewu. Przepraszam, chwileczkę, to nie jest tak, że wszystkie efekty zostały wyłączone. Tutaj jest podłączony reverb. I ja go może teraz ściszę. Te cztery pokrętła służą do dodania czterech efektów w postaci return i tutaj ja podłączyłem delay i reverb dodatkowy. Zobaczmy, czy to już wszystko. W drodze do szczęścia, przez góry i doliny, śpiewajmy razem, niech radość nas prowadzi. Wspaniałe. Tak brzmi oryginalny śpiew. Ja już kilkukrotnie u siebie na kanale pokazywałem, w jaki sposób brzmi śpiew przed dodaniem efektów i po ich dodaniu. Mamy do dyspozycji kilka efektów, które znacząco poprawią jakość naszego śpiewu, jeżeli tutaj coś nie domagamy. Pierwszą rzeczą niech będzie darmowy autotune. Jeżeli korzystamy z płatnej wersji programu MPC, mamy do dyspozycji dodatkowe efekty, między innymi właśnie korektę intonacji. Jeżeli korzystamy z bezpłatnej wersji z programu MPC Beats, warto czegoś poszukać. Jedną z takich opcji jest wtyczka VST MX Tune. Proszę poszukać, proszę ją zamontować. Podłączamy ją pod ścieżkę audio jako pierwsza. Tutaj zaznaczam, że pod każdą ze ścieżek możemy podłączyć cztery efekty. Jako pierwszy powinno się, moim zdaniem, podłączyć właśnie autotune. Zaznaczamy tutaj opcję. Musimy znać tonację utworu oraz wybrać skalę, ponieważ tutaj możemy
korektę wyznaczyć co pół ton lub co cały ton i musimy wiedzieć, czy utwór jest w tonacji dur, czy w mol. Oczywiście są inne jeszcze tonacje. Nie rozwijajmy tego tematu, ponieważ ja wiem, że mój utwór, mój oryginalny sample, który jest podłożony, jest w tonacji F dur, w związku z czym taką opcję tutaj wybieram i wyświetlają mi się tutaj dźwięki, które występują w tej skali. Mój wspaniały śpiew po pierwsze zostanie dociągnięty w sposób automatyczny do tonacji piosenki, dzięki czemu powinno się usunąć fałsze. To jest temat do rozwinięcia. Drugim filtrem, jaki tutaj użyłem, jest bramka szumów. Służy ona do wyłączania szumów, które powstają w czasie nagrania. Ponieważ ja tutaj nagrania dokonuję obok szumiącego laptopa w szumiącym pomieszczeniu, więc korzystam z czegoś takiego, z tego filtra, który jest dostępny normalnie w programie MPC Beats, zupełnie bezpłatnie, i dzięki temu te szumy zostały wyłączone. Korzystam również z bezpłatnej wtyczki, która jest tutaj pokładową, wbudowaną w program wtyczką, z wtyczki Channel Strip. Jest to rodzaj kompresora, który zadba o korektę głośności nagrania. Jest to wtyczka, która reguluje automatycznie poziom dźwięku. I ostatnia wtyczka, jaka mi się tutaj zmieściła, jest to reverb, czyli pogłos. To również jest darmowa wtyczka, dostępna tutaj w programie MPC Beats. Wspomniałem o korzystaniu z kanału Return, Send and Return. Po pokręceniu tutaj pokrętła, proszę zwrócić uwagę, że tutaj z boku wyświetlił mi się Return i jest to dodatkowy delay, dodatkowy pogłos i delay, jest to echo, które dodałem tu do mojego śpiewu, dzięki czemu ten pogłos i nałożona jeszcze raz powtarzający się sygnał analogowy na mój śpiew pokrywają niedoskonałości mojego wokalu, no ale sprawia to, że mój śpiew brzmi, jakby był wykonywany w jakiejś jaskini, no ale trudno, niech sobie tak będzie. Nałożenie tych efektów powoduje, że można troszeczkę brzmienie poprawić i w ogólnym hałasie i łomocie powodowanym właśnie przez reverb, przez pogłos i przez echo fałsze znikają. Warto z czegoś takiego korzystać w momencie, w którym jest się niezbyt zachwyconym brzmieniem własnego głosu. Można w ten sposób niedoskonałości śpiewu zamaskować. I przechodzę teraz do kwestii samego nagrania. O tych kwestiach poprzednich już wielokrotnie na moim kanale opowiadałem. Te wtyczki dostępne są tutaj. Klikamy w pusty slot, wybieramy listę z listy, wtyczkę, którą chcemy tutaj zastosować przez dwukrotne kliknięcie i dzięki temu ona się pojawia tutaj na liście. Dwukrotne kliknięcie otwiera okno, możemy wybrać jakieś gotowe ustawienia. Korzystanie z presetów nie jest niczym złym. Nie trzeba wszystkiego robić ręcznie i wybieramy tutaj z listy jeden z opisanych gotowych ustawień, czyli presetów. Warto sprawdzić, korzystając na przykład z tłumacza Google, co oznaczają te słowa i można próbować domyśleć się efektu. Przede wszystkim należy ten efekt przesłuchać i zdecydować, czy to jest coś,
co pasuje do ogólnego wydźwięku, czy nie. Następnie można próbować tutaj korygować te ustawienia. Jeżeli efekt nie spełnia pokładanych w nim nadziei, zawsze można go wyłączyć tutaj klikając None. Pozbywamy się dzięki temu tego efektu. I wracam do kwestii nagrania. Nagrania dokonujemy na jednej z dwóch dostępnych ścieżek audio. Ja tutaj tą drugą ścieżkę audio wykorzystałem do podłożenia tego sampla, który jest odtwarzany, dlatego że jeżeli ja bym go tu nie podłożył, to każdorazowo zaczynając nagrywanie, zaczynając odtwarzanie, to proszę zwrócić uwagę, że tylko przejście głowicy odtwarzania, która jest tutaj, nie bardzo chcę się teraz przesuwać, chwileczkę, wróćmy tu, o, przesuwa mi się, podczas odtwarzania dopiero, o, przejście tutaj przez początek tego sampla spowoduje, że ten sampelek się odtworzy. A gdybym chciał popracować nad tym fragmentem nagrania, to musiałbym to odtwarzanie zacząć od tego miejsca, od samego początku. Jeżeli natomiast ja tą ścieżkę wyeksportowałem, korzystając tutaj z tej funkcji i podłożyłem tą ścieżkę na jeden z dwóch dostępnych śladów audio, to ten podkład, ten sampelek odtwarza się w sposób ciągły. W dodatku można go sobie tutaj przesłuchać. Dołożyłem tutaj dodatkowy efekcik, który ten sampelek tak elegancko zniekształca. Mam nadzieję, że to było słychać. Wyłączę tutaj ten efekt. Bardzo to jest ciekawe. Co natomiast zrobić? Przejdźmy już do właściwego tematu, czyli do nagrania wokalu. Jak to zrobić, gdy chcemy nagrać wokal od tego miejsca? Zwracam uwagę, że tutaj włączyłem przyciąganie do siatki i ustawiłem jako siatkę jeden takt, dzięki czemu tutaj głowica nagrywająca ustawia się w skoku do siatki. I jeżeli po to, żeby nagrać wokal, korzystamy zawsze z przycisku Record, a nie z przycisku Overdub. Jeżeli spróbujemy nagrać coś korzystając z Overdub, nic się nie nagra. Tak więc ustawiam Overdub, mikrofon jest aktywny, wybieram ślad, na którym nagrywam wokal i proszę zwrócić uwagę, jeżeli teraz włączę play, to teoretycznie numer rusza od tego miejsca, gdzie ustawiona była głowica, ale nic się nie nagrywa. Więc jeżeli chcę tutaj od tego miejsca dodać jakiś fragment dźwięku, to powinienem wcisnąć rekord i dopiero teraz widać, że coś się nagrywa. Ponieważ ja wysolowałem, jak to się ładnie określa, ten ślad, w związku z tym to nagranie nic nie było słychać. Po nagraniu, korzystając z klawiatury na komputerze, mogę fragment tutaj zaznaczyć, dograny fragment dźwięku i go usunąć. Jeżeli będę chciał tutaj coś nagrać, to zróbmy to teraz, uaktywniając te ślady. I nie słychać tego sampelka, który tutaj się powinien odtwarzać. Teraz dopiero zacznie. Dopiero teraz się pojawił. Pojawił się dlatego, że tu był jego początek. W związku z tym ja wyciszyłem ścieżkę z samplami. Narzędzie zaznaczania, mogę zaznaczyć, wybieram pointer, zaznaczam dograny niepotrzebny fragment wokalu i wciskam delete na klawiaturze komputerowej, rzecz zniknęła. I przez to, że ja tutaj
podłożyłem wyeksportowany ten fragment z sampla, to teraz jak wcisnę nagranie i włączę odtwarzanie, metronom odliczy mi do 4 i ruszy utwór z samplem pod spodem i będzie można rozpocząć śpiew. Sample słychać i mógłbym śpiewać. Może oszczędzę teraz mój śpiew. Warto zwrócić uwagę, że ten plik, że to nagranie rozpoczęło się od pełnego taktu i warto o to zadbać, żeby te partie wokalne, które się nagrywa, zaczynały się od pełnego taktu. Dzięki temu będzie je można później przenieść ze śladu, z jednego z dwóch dostępnych śladów audio, na przykład do śladu MIDI. Można w tym celu wykorzystać nawet ślad bębnowy i puste sloty, które tam mamy, i te nagrania, przechodząc tutaj, należałoby je odnaleźć i można je przenieść tutaj na któryś z pustych padów, któryś tutaj z tych dogranych, na przykład tutaj na ślad D5 i słychać i mógłbym śpiewać. I jak widać, to nagranie się odtworzyło i w ten sposób można zaoszczędzić taki ślad audio. Ja skasowałem teraz obecność tego sampla w tym miejscu. Wracamy tutaj do widoku utworu. Tak więc można później, przenosząc te nagrane partie wokalne do śladu bębnowego, uwolnić wykorzystany w programie, w darmowej wersji, w programie MPC Beats bezcenny ślad audio. Istnieje jeszcze jedna sztuczka, którą można wykonać w momencie, w którym się nagrywa. Warto skorzystać z dostępnej funkcji Push In. Tutaj zwracam uwagę na ten przycisk. W jaki sposób on działa? Wcisnąłem go i proszę zwrócić uwagę, co się zmieniło. Paseczek, który tutaj widzimy na dole i na górze, tutaj może, o, zrobię w ten sposób, żeby sytuację troszeczkę zagmatwać. I proszę zwrócić uwagę, pasek się przesunął. I co to oznacza? Teraz wrócę do widoku tutaj całej ścieżki, wciskam i proszę zwrócić uwagę na to miejsce, na samym początku. Pojawił się tutaj taki oto czerwony kwadracik. Jest to rodzaj pętli, który mogę tutaj rozciągnąć, chwytając za jego początek lub koniec. Przypuśćmy, że chcę nagrać mój wokal tylko w tym miejscu i nie chcę, żeby tutaj coś się skasowało. Gdybym nie skorzystał z tej funkcji i włączyłbym nagranie i uruchomił nagrywanie od początku, to proszę zobaczyć, co się dzieje. Moje nagranie, które tutaj było, zostało skasowane. Jeżeli ja to teraz włączę odtwarzanie, to proszę zobaczyć, co się dzieje. Moje nagranie, no zupełnie nie o to chodziło. Cofamy to. Chcę, żeby nagrywanie rozpoczęło się tutaj. I w tym celu musiałbym włączyć nagrywanie, odtwarzanie od początku. Drodze do szczęścia. Może nie słuchajmy tego, albo ściszmy troszkę. I teraz musiałbym wcisnąć nagrywanie teraz. I dopiero teraz zaczęło się nagrywanie. Czyli zamiast skupiać się na śpiewie, na nagrywaniu, na odczytywaniu tekstu, muszę się skupiać na tym, żeby trzymać tutaj myszkę i w odpowiednim momencie wcisnąć nagrywanie. I w dodatku, jak widać, to nagrywanie rozpoczęło się od momentu, kiedy tutaj wcisnąłem, czyli jakoś tak niespecjalnie trafiłem. I do tego, żeby właśnie nie musieć się tym przejmować, służy ten przycisk. Jeżeli ja go użyję i wcisnę nagrywanie teraz i rozpocznę nagrywanie od samego początku,
to proszę zwrócić uwagę, że nagrywanie do momentu, gdy dojdziemy do czerwonego paska, trwa odtwarzanie. Czekamy chwilę i ruszyło nagrywanie. I w tym momencie nagranie pojawia się tutaj. I zaczyna się ono dokładnie od tego miejsca, w którym miało się zacząć, czyli od początku. Od początku miejsca, w którym mieliśmy wejść z partią wokalu. Tak więc można z tego narzędzia skorzystać i ono bardzo ułatwia tutaj zabawę w nagrywanie. Oczywiście to nagrywanie, definiowanie tego miejsca, w którym nagrywamy za pomocą funkcji punch in, działa również w wypadku dogrywania partii instrumentalnej. Zademonstruję to może, gdyby chcieć tutaj dograć jakieś pianinko. Chwileczkę. Gdybyśmy tutaj chcieli dograć jakiś solo na pianinku. Gdyby tutaj było coś już dograne i nie chcielibyśmy tego skasować, to również skorzystamy z tej funkcji. Brzdąkami nic się nie nagrywa. Nie wyłączyłem korekty. I teraz brzdąkałem, a nagranie zostało zakończone, ponieważ skończył się zaznaczony na czerwono fragment utworu, w którym chcieliśmy coś dograć. Funkcja ta, jak widać, bardzo jest pomocna w momencie, w którym chcemy dograć wokale. Praca nad utworem generalnie polega na wielokrotnym przesłuchiwaniu tego utworu, na wielokrotnym nagrywaniu jakiegoś fragmentu i po zakończeniu pracy nad danym fragmentem warto przenieść front robót troszeczkę dalej i warto korzystać tutaj z dostępnej opcji ustawiania właśnie początku pętli, końca pętli i jak widać możemy za każdym razem przesuwać front robót, definiując początek odtwarzanego fragmentu i jego koniec oraz fragment, na którym można chcemy akurat prowadzić nagranie, czy to poprzez dogrywanie wokalu, czy przez dogrywanie instrumentu. I po zakończeniu pracy nad fragmentem utworu, tutaj klikając myszką, przenosimy się do następnego fragmentu, a te żółte kreski pomagają w zorientowaniu się, w którym miejscu utworu aktualnie się znajdujemy. I w ten sposób przesuwamy się aż do końca podkładu, aż do końca utworu. I ja może nie oszczędzę Państwu tutaj moich wokalnych popisów i nie będę już dogrywał reszty utworu. Zresztą wcale nie wiem, czy ten tekst zaproponowany tutaj przez wirtualnego asystenta jest wart tego, żeby go w ogóle nagrywać. Wokal raczej nagrywa się w kilku podejściach. Nagrywanie wokalu polega na tym, że właśnie wielokrotnie się poprawia jakiś fragment i program MPC Beats umożliwia to, jak widać. Program automatycznie nadpisuje nagrane partie, przy czym, proszę się nie martwić, za każdym razem nagrany fragment nie zostaje zniszczony. Jeżeli
My nagraliśmy jakiś fragment wokalu, widzimy, że jest to wokal REG 2. Możemy go, nawet jeżeli go tutaj w śladzie audio wyedytujemy, na przykład go przytniemy, chwileczkę wyłączę tutaj, wytniemy kawałek, za pomocą gumki skasujemy, a później stwierdzimy, że no nie, no chcielibyśmy go przywrócić. To wystarczy wiedzieć, który to był plik. Odnajdujemy go tutaj, Project Samples, All Samples. Warto, jeżeli ślad nazwiemy od zera, jego nazwa zaczyna się od zera, ja tu celowo nazywając dwukrotne kliknięcie ten ślad wokal i że rek, że nagrania i dałem tutaj 0, w związku z czym nagrania, które są dokonywane na śladzie audio, automatycznie nazywane są tutaj od tego śladu i są one tutaj na początku listy, ponieważ wszystkie te sample ustawione są tutaj alfabetycznie i ja dzięki temu jestem w stanie odszukać to nagranie i je tutaj włożyć. I jeżeli włączę teraz przyklejanie do siatki, to proszę zobaczyć ten ślad. Jestem w stanie włożyć precyzyjnie w to miejsce, gdzie on był i moje nagranie trafiło tam, gdzie było i mogę je sobie teraz odtworzyć. W drodze do szczęścia. I mogę w ten sposób nad tym nagraniem pracować. Kawałek po kawałku, edytując dograne fragmenty, wracając do tego, co już było i zachowując nad nim pełną kontrolę. Przypominam, że program MPC Beats również umożliwia mi tutaj kontrolę nad tempem tego nagrania za pomocą funkcji Warp. Temat jednak wymaga wyjaśnienia, więc może jeszcze go wyjaśnię. Po podłożeniu tutaj tego dźwięku on nam pasuje. A w momencie, w którym zmienię tempo mojej sekwencji, pamiętajmy, oryginalny jest 136 i w momencie, w którym ja tutaj pokręcę, to ten dźwięk przestanie nam pasować, jak widać. Przed chwilą miał tutaj długość ponad 8 taktów i po zwolnieniu sekwencji jego tempo pozostało bez zmiany. Posłuchajmy, jak to brzmi. W drodze do szczęścia przez góry i doliny. Jak widać, w ogóle przestało pasować do tempa utworu. I żeby tak się nie działo, ja wrócę tutaj do poprzedniego tempa 136. Wystarczy, że teraz zaznaczę ten utworek i tutaj, w tym miejscu, wpiszę 136. I dzięki temu mamy oryginalne tempo tego sampla, a w momencie, w którym tutaj ta funkcja Warp jest podświetlona, to zmiana tempa sekwencji będzie powodowała, że, proszę bardzo, teraz bardzo mocno zwolniłem ten utwór i tempo odtwarzania tego sampla również zostało zmniejszone. Aż do absurdalnych granic. Warto czasami zastosować taki manewr, że po dokonaniu nagrania wokalu, na przykład spróbować nagrać wokal w utworze wolniej, puścić tempo utworu wolniej, a później na przykład przyspieszyć. Wracamy tu, zmniejszmy jeszcze tempo tej sekwencji. W drodze do szczęścia przez góry i doliny. I mój śpiew odbywa się wolniej. A przyspieszmy, możemy też przyspieszyć tempo utworu tutaj za pomocą pokrętła na klawiaturze lub kręcąc tutaj. No, trochę przesadziłem. O wiele precyzyjniej można tutaj tempo utworu kontrolować kręcąc pokrętłem na klawiaturze. Na moim kanale można znaleźć filmik, na którym wyjaśniam, w jaki sposób tą klawiaturę przeprogramować
tak, aby móc tutaj kontrolować górne pokrętła w programie MPC Beats. I przesłuchajmy, jak to teraz brzmi. Śpiewajmy razem, niech radość nas prowadzi. O, przepraszam, nie tym pokrętłem pokręciłem. Może wystarczy. Filmik już ma pół godziny. Pora zamknąć temat. Jeżeli ktoś marzy o nagraniu własnej piosenki, nie warto inwestować w płatne programy, na przykład w Abletona lub w FL Studio. Warto korzystać z bezpłatnego programu MPC Beats, który jest dokładany do klawiaturki Akai MPK Mini. Ten program posiada sporo funkcji, w zasadzie posiada wszystkie funkcje po to, żeby z całkiem dobrą jakością własną piosenkę nagrać. No, trzeba po prostu umieć z tego programu korzystać. Problem jest taki, że program jest po angielsku i instrukcja, jaka jest do niego dołożona, też jest po angielsku. Na moim kanale staram się przybliżyć tajemnice tego programu i staram się pokazać, w jaki sposób można konkretne zadania za pomocą tego programu wykonać. Tak więc zapraszam do zabawy, zapraszam do tego, żeby spróbować własną piosenkę nagrać, żeby stworzyć coś, żeby po sobie coś zostawić. A jak to zrobić? No, zapraszam do oglądania moich pozostałych produkcji, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Jeżeli rady, które tutaj przedstawiam, okazały się przydatne, to zapraszam tutaj do wsparcia mojej działalności i zapraszam do wzięcia udziału w wyzwaniu, żeby stworzyć własną piosenkę. A w następnych filmikach przejdę do dalszych aspektów, które wiążą się właśnie z tym wyzwaniem.